że pieniądz jest zły, pieniądz jest narzędziem szatana, a pieniądz jest narzędziem korporacji. Przeszłość nie determinuje nas, co będzie w przyszłości. Witamy ponownie. Kolejny odcinek, już 16. Czy ty zdajesz sobie sprawę, że już 16 razy się spotykamy? Witaj, cześć, witam widzów. Nie, nawet nie liczę w sumie. Ponieważ ja prowadzę notatki, więc muszę wiedzieć, tak, który odcinek o czym. A dzisiaj kontynuacja poprzedniego tematu, o którym i w ogóle zapraszamy tych, którzy nie oglądali. Ostatni odcinek był o trybie przetrwania. Co się z tym wiąże, jak można z tego wychodzić i ponieważ nie tylko tryb przetrwania, ale w ogóle nasze życie i funkcjonowanie tutaj na Ziemi, w tej przestrzeni, wymaga pewnych zasobów. Zasobów, które pozwalają nam żyć, funkcjonować. I dzisiaj skupimy się na pieniądz. Czyli pieniądze. Oczywiście ma to różne formy, ale będziemy się poruszać wokół hasła pieniądze, ponieważ oczywiście można to traktować też szerzej jako dobrobyt, jako zasoby, ale ponieważ pieniądze dla wielu osób są tematem trudnym, to będziemy właśnie na tym dzisiaj się skupiać. Tak, dzisiaj temat finansów i może na wstępie właśnie warto powiedzieć, że przede wszystkim to jest odcinek naszych rozmów, naszego podejścia wynikającego i z praktyki własnej, i z wiedzy zaczytanej, i postaramy się tu powiązać to z tematami duchowości, rozwoju osobistego, przekonań. I to nie są w żadnym wypadku porady prawne ani inwestycyjne. O inwestycjach to nawet w ogóle nie będziemy mówić, bo to jest już kolejny krok dalszy po wyjściu z trybu przetrwania. Wspomnimy ogólnie o filozofii pieniądza, o takim podejściu mentalnym do finansów, do pieniądza w tej naszej materii, w tym naszym świecie, bo w końcu to tutaj doświadczamy. Także zaczniemy od tego, że żyjemy w takiej przestrzeni materialnej, która powoduje, że tak naprawdę nikt z nas nie jest w stanie uciec od tego tematu właśnie posiadania pieniędzy. I tutaj zaznaczę jeszcze raz, że jako pieniądz rozumiemy wszystko to, co nam służy do kupowania zasobów, które jedzenia, wszystkiego miejsca, w którym żyjemy, ale nawet też wody, bo za to też płacimy. Więc pieniądz jest nam, ludziom, niezbędny. Czyli dotyka wszystkich i niezależnie od tego, czy mają ich dużo, czy mało, pieniądze są ważnym elementem. Natomiast również to hasło pieniądze powoduje tak wiele lęku, nienawiści, wrogości i praktycznie jest to temat powszechny. Więc Adrianie, pierwsze pytanie, takie zagadnienie, które mam. Dlaczego pieniądze są tak daleko od duchowości? No właśnie one nie są daleko od duchowości, bo na tym polega rozwój osobisty, tylko większość ludzi jakby nie ogarnęła tego tematu, tak to określę. To znaczy, przede wszystkim w tematach rozwoju osobistego, niefinansowego, bo rozwój osobisty może być taki typowo swój, psychologiczny, z pracy też tylko z emocjami i rozwój w kierunku biznesowym, bo to też jest potężna gałąź rozwoju osobistego, w kierunku biznesowym, w kierunku dbania o zdrowie, fitnessu, siłowni, hustlingu z angielskiego, czyli takiego siłowania się w życiu i dążenia ambitnie do swoich celów. My tutaj mówimy o rozwoju osobistym w kwestii energii, w kwestii duchowości i rozumienia w ogóle, kim jest człowiek wielowymiarowo. To również odsyłam do naszych poprzednich nagrań, bo szeroko o tym opowiadamy. Natomiast w duchowości bardzo często spotyka się takie pojęcie, że czy w duchowości, czy na początku, jak ludzie zaczynają się rozwijać, niektórzy zawieszają się na tym na resztę życia, że pieniądz jest zły, pieniądz jest narzędziem szatana, a pieniądz jest narzędziem korporacji, jakichś grup wpływu masońskich, czy tam państw, systemu i tak dalej, że to jest narzędzie do kontrolowania ludzi i tak naprawdę z wykorzystaniem pieniądza jesteśmy pod butem oprawcy. Nie do końca. Zgodzisz się z nami, że funkcjonuje takie hasło, że albo się rozwijasz duchowo, albo masz pieniądze. Tak, no niestety tak. Niestety dużo ludzi tak to zrozumiało, bo generalnie, żeby
zacząć troszeczkę szerzej patrzeć na świat, to bardzo dużo się mówi, jest i dużo memów i pewnie w książkach to też jest opisane i w wielu filozofiach wiele ludzi przekazuje taką wiedzę, żeby nie popaść w kult mamony, bo większość ludzi tak jest właśnie tresowana, programowana od dzieciństwa, że szkoła uczy, jak być dobrym pracownikiem, a nie dobrym człowiekiem. Później media, czy społecznościowe, czy te telewizyjne, czy gazety, czy celebryci, czy seriale, filmy, wszędzie pokazywany jest dobrobyt, piękne przestrzenie, piękne domy, piękne kreacje. Cały czas jest przepych, prestiż i w ogóle nie wiadomo co. Wszędzie jest masa kasy wykorzystywana, żeby się pokazać i przepychanki, kto ma droższą suknię albo garnitur, albo jakiś samochód, albo inne rzeczy. Dużo ludzi nawet pozoruje to, że jest bogatszy niż jest na Instagramach czy innych mediach społecznościowych i za tym ludzie gonią. I dają się często ludzie nieświadomi złapać w tą pułapkę pieniądza. I to jest pewna warstwa, to jest pewne przedszkole rozumienia pieniądza, czyli w zasadzie brak zrozumienia, czym jest pieniądz. Czym są finanse w ogóle w naszej rzeczywistości, w naszej przestrzeni, w naszym wymiarze, w naszej tej formie doświadczania jako ludzie na Ziemi. I później ludzie, jak zaczynają się troszeczkę przebudzać, wychodzą troszeczkę spod manipulacji, czy to systemu, czy różnych dogmatów politycznych, religijnych, czy jakichkolwiek innych przekonań, to zaczynają wrogo patrzeć na pieniądz, jako na właśnie pewne kajdany albo marchewkę na kiju, za którą wszyscy gonią i dali się na to ludzie złapać. I tu chodzi o ten kult mamony, o to ślepe podążanie, gonitwę, poświęcanie swojego życia, zdrowia, czasu, relacji, żeby gonić tylko i wyłącznie za pieniądzem. Bardzo dużo ludzi z pieniądza zrobiło w ogóle nową religię swoją. Sprzedają się za pieniądze w przeróżny sposób. Nie wiem, czy warto wymieniać te przykłady, każdy chyba jakieś zna. I to jest skrajność. Z jednej skrajności tego, że wpadliśmy w pułapkę pieniądza, będąc nieświadomi, ciągle za nim goniąc, właśnie wspominając o tym trybie przetrwania z poprzedniego odcinka, ludzie pragną najbardziej tego pieniądza, wyją niekiedy dosłownie, płaczą w poduszkę z braku tego pieniądza, bo nie ma na rachunki na jedzenie, albo właśnie na to życie, które nam przedstawiają w mediach, a każdy by chciał i wzbudzane jest to pragnienie, które dołuje nas jeszcze bardziej. I wychodząc z tego, odrzucamy pieniądz najczęściej. Pieniądz to zło, pieniądz jest negatywny, nie potrzeba pieniędzy, w ogóle fuj. Później dopiero, jak człowiek zaczyna rozumieć, o co chodzi, i to w sumie bardzo mnie dziwi, że tak bardzo przerażająco mało ludzi to ogarnia i rozumie, że to jest po prostu skrajność. Z jednej skrajności przechodzimy w drugą. Z cierpienia, z braku i z uwielbienia i z miłości, z gonitwy za pieniądzem przechodzimy w wyparcie i w nienawiść do pieniądza. A tu zawsze i wszędzie chodzi o harmonię tych skrajności. I mało kto jakby potrafi to zrozumieć i dostrzec, że no halo, przecież te pieniądze są formą doświadczania tutaj. Bez pieniędzy byłoby nam ciężko żyć. Oczywiście są ludzie, którzy wychodzą z tego tak całkowicie, tak na 100%, którzy uciekają do buszu, do lasu, do plemiennego życia i spełniają się w tym. I to jest ich droga przez ich wcielenie, przez ich doświadczanie tutaj. I też mają coś pokazać, że da się inaczej, żeby ludzie też tak w skrajności nie popadali. Ale to też nie jest droga, no bo wyobraź sobie, że mieszkasz właśnie w bloku, za pomidory, czy za zebrane w lesie szyszki, czy pomidory z balkonu, czy jakieś inne, nie wiem, zioła, które sobie, przyprawy, które sobie uhodujesz na balkonie w doniczkach, no niestety nie opłacisz czynszu, nie zapłacisz za wodę. Większość ludzi żyje jednak w miastach. Rozwój cywilizacji nas doprowadził do takiego punktu, do takiego miejsca. Takie mamy warunki po prostu na świecie. Tak teraz jest i już. I jakoś trzeba z tego korzystać, jakoś trzeba w tym płynąć i radzić sobie najlepiej, jak się da, po prostu. Adrianie, to ja mam pierwsze takie wyzwanie, może nie wyzwanie, hasło, tak, dla naszych widzów, słuchaczy, bo stary paradygmat, w którym bardzo wiele osób jeszcze funkcjonuje, brzmi tak, że pieniędzy jest mało, że zasobów pieniężnych jest mało, że tych pieniędzy brakuje. Natomiast to, co jest tym właściwym paradygmatem, tym paradygmatem z mocy, może brzmieć tak: pieniędzy na świecie jest bardzo, bardzo dużo. Nie brakuje ich. Natomiast jest potrzebna pewna otwartość na w sobie, otwartość na to, żeby te pieniądze przychodziły. Będziemy o tym dalej mówić, ale co nas blokuje i co jest potrzebne, żeby
ta otwartość była, ale na pewno zamieniamy, uczymy się zamieniać te stare schematy, że brakuje, zabraknie, że nie ma, że się skończą na coś, co jest do wyćwiczenia i do nauczenia w sobie. Czyli jest ich Ale bardzo zaraz, dużo. zaraz. Zaraz, zaraz. Jest ich bardzo dużo, ale przecież zaraz będzie taki głos, że jest ich bardzo dużo, ale w rękach 1% ludzi na świecie, 1% tych najbogatszych korporacji, więc gdzie one są? Ja nie mam do nich dostępu, nie ma ich. No no i to jest pułapka. I to już pokazuje myślenie stare, które zamyka na energię pieniądza, bo teraz trzeba to wyraźnie powiedzieć. Pieniądz jako dobro materialne jest również energią. Tak jak my, nasze ciała, tak jak produkty, z których korzystamy, tak jak pożywienie, z które jemy, tak również pieniądz jest energią. I teraz podobne przyciąga podobne. Stąd mówię i wskazuję na to, żeby w sobie przepracować i być, bardzo ładne określenie, magnesem dla pieniędzy. Tak. Dokładnie. Podobne przyciąga podobne. To, czym emanujemy, ta energia, która z nas wychodzi, naszych myśli, naszych emocji, przekonań podświadomych, krzyczy w świat. My krzyczymy w energii w świat cały czas, czy to swoimi ranami, traumami, czy właśnie przekonaniami. I jeżeli cały czas chodzi nam po głowie, albo jesteśmy w tym stanie, w odczuciu, nawet nie myślimy o tym, nie mówimy, ale mamy to odczucie ciągłego braku, że kurczę, kupiłbym te nowe buty, albo ten najnowszy telefon flagowy, ale no nie mam, nie mam, no nie mam, nie stać mnie, nie posiadam, nie będę miał, nie wiem, kiedy mnie będzie stać. Jak sobie policzę, to jakbym miał odkładać z tym, co mam, no to może za 30 lat sobie odkładam na telefon. Więc to jest totalnie bez sensu. I tak się ludzie blokują. I tak się zamykają na wszelkie inne możliwości, które mogą przypłynąć w dosyć od niespodziewany razu sposób. Propozycja, na co to zamienić? Na co to zamienić? Przede wszystkim usunąć to, co jest, czyli najpierw rzetelna diagnoza, co mnie blokuje, jakie przekonania, co mi rodzice mówili, co babcia mówiła, co dziadek mówił, co ciotki, wujki, koledzy z podstawówki, później ze szkoły średniej, ze studiów, jak ktoś chodził na studia i tak dalej, koledzy z pracy, szef ciągle narzeka, że nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, szef musi narzekać, bo by go wszyscy zjedli zaraz i chcieli wyrwać jak najwięcej, bo większość ludzi niestety, niestety, to też chodzi o własną odpowiedzialność, o odpowiedzialność za siebie, są, jak to się powszechnie mówi, jak krokodyle. Duża paszcza do mówienia daj, 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 ale małe rączki do pracy. Adrianie, takie śmieszne porównanie. Wyjęłam sobie kartę ze szkolenia coachingowego, gdzie jest właśnie temat pieniędzy. I tutaj zadanie dla naszych widzów, słuchaczy, żeby sami przed sobą wewnętrznie dokończyli zdanie, czyli pewne hasła. Bo pytanie brzmi, dokończ hasło, które zaczyna się tak. Pieniądze są, i tutaj pytanie, z czym ci się to kojarzy? Tak automatycznie, tak po prostu bez myślenia, pieniądze to. I bardzo często, kiedy pracuję z klientami, pojawiają się takie hasła. Pieniądze to całe zło. Pieniądze są dla innych, nie dla mnie. Nie mam wpływu. Pieniądze nie mają wpływu na szczęście. Pieniądze są nagrodą albo pieniądze są władzą. Pieniądze są też miarą poczucia własnej wartości. Więc zadanie dla naszych widzów, odpowiedz sobie na takie pytanie. Pieniądze kojarzą mi się z takim hasłem. Pieniądze to i dokończ. Tak, chodzi o wewnętrzne zdanie, o pierwsze skojarzenie, w taką zabawę w skojarzenia właśnie. Odpowiedzieć na to po swojemu? Tak. Pieniądze to narzędzie. Po prostu narzędzie. Jak młotek, jak nóż do krojenia, jak cokolwiek innego. Młotkiem możemy tłuc ziemniaki, młotkiem możemy wbijać gwoździe, młotkiem możemy zrobić komuś krzywdę, młotkiem możemy zrobić jakieś dzieło artystyczne. To jest po prostu narzędzie, które od nas zależy, jak je wykorzystamy. Same z siebie nie są ani dobre, ani złe. Po prostu są. To tak jakby mówić, że nie wiem, właśnie ziemniaki albo kokosy są złe, bo kokos komuś spadł na głowę z drzewa i komuś zrobił krzywdę, to jest zły. No nie, on po prostu jest. I jak z niego skorzystamy, to już zależy od nas. Czyli nie traktujemy pieniędzy jako celu samego w sobie. Pieniądze, czyli zarabianie pieniędzy jest po to, żeby za nie mieć coś, co pragniemy, co chcemy, co może nam poprawić komfort, co daje możliwości, nie wiem, wysłania
dziecka na studia, kupienia bezpieczniejszego samochodu, czyli zobaczcie, intencja tu jest ważna. Kupuję nowy samochód po to, żeby mógł bezpiecznie wozić swoją rodzinę, a nie po to, żeby pokazać się sąsiadowi: o, mam nowy samochód, podziwiaj mnie. To są zupełnie różne intencje. Tak, czy żeby mieć lepszy komfort na wakacjach, a nie cisnąć się gdzieś za psi grosz, jak to się mówi. Dokładnie tak. Co do pieniędzy, jeszcze miałem teraz jeden wątek i mi uciekł. Tak jak pieniądze uciekają. Tak. Aha, właśnie. To też jest przekonanie, że pieniądze uciekają, łatwo przyszło, łatwo poszło. To też są takie standardowe przekonania, które się czasami tak o lekko rzuca, a one potężnie mają wpływ na naszą podświadomość. Ale mam do powiedzenia coś, co jest, może być niewygodne, bo najdziwniejszy, powiem wręcz bezczelnie, najśmieszniejszy fakt jest taki, że ludzie pragną prawdy i pragną dążyć do prawdy, a jak już ją usłyszą, to jej nie chcą, bo jest niewygodna i boli. Tak naprawdę za Twój budżet domowy, firmowy, za Twoje pieniądze, za Twój status materialny odpowiedzialny jesteś tylko i wyłącznie Ty. Wiesz, Adrian, A no tak. to będzie obrazoburcze. Niektórzy nasi słuchacze się obrażą. Przecież ja pracuję na No. dwa etaty i ciągle nie mam. No to gdzie robisz błąd? Gdzie popełniasz błąd, że tak dużo swojego czasu, swojego życia, którego nie wrócisz, sprzedajesz za pieniądze? Gdzie jest popełniony błąd, że te pieniądze uciekają i że jest ciągle mało i że musisz aż tak harować? Za swój budżet, za swój status materialny odpowiedzialny jesteś tylko i wyłącznie ty. Nikt inny. A tak łatwo jest właśnie pokazywać palcem na zewnątrz. Albo sytuacja polityczna, albo oni tak powymyślali, albo szef złodziej, albo mama mi nie dała, albo tata mnie nie kochał, albo coś tam. Ciągle ktoś nam zrobił tą krzywdę. No nie, to jest twoje życie i ty bierzesz pełną odpowiedzialność za siebie, w tym za swoje finanse. A jeżeli z jakichś tam przekonań tych skrajnych je wypierasz, odrzucasz i mówisz, że są złe, no to raczej mieć ich nie będziesz. W radykalnym wybaczaniu mamy takie piękne hasło, które brzmi tak: świat ofiar jest bardzo kuszącym miejscem, ponieważ można się tam zadomowić i wskazywać palcem na zewnątrz, bo to przez nich, bo to oni. A przechodzenie do świata duchowego jest również przechodzeniem do świata wewnętrznego, czyli odpowiedzialności, tak jak właśnie powiedziałeś, odpowiedzialność za siebie, bo w duchowości powtarzamy to, że to, co na zewnątrz, zaczyna się od tego, co mamy wewnątrz. I dla osób, które, no właśnie, nawykowo czasami oskarżają wszystkich na zewnątrz, albo to przez to, że nie mam warunków, a przez to, że nie mam czasu, a to dlatego, że mnie okradli, to jest cały czas szukanie usprawiedliwienia na zewnątrz. I wiem, że czasami jest to trudny proces, ale możliwy. Czyli wzięcie, przejście z jednej strony, gdzie oskarżam cały świat, a ja jestem ofiarą, przejście na drugą stronę, którą ja nazywam strona mocy, i nauczenie się brania odpowiedzialności za siebie. Po drodze oczywiście są uwolnienia, są wybaczania, są zmiany przekonań, czyli krótko mówiąc, ciężka praca nad sobą. Tak, i ja też tam byłem, w tym pokazywaniu palcem na zewnątrz, też byłem w trybie przetrwania przez większość życia. I tutaj wspomniałeś bardzo fajne tematy, przy których chciałbym się zatrzymać, czyli na przykład to narzekanie, że przecież nie mam warunków, nie mam możliwości. To je zmień, to zrób sobie te warunki. Kto za to będzie odpowiedzialny? Znowu oskarżysz, nie wiem, siostrę, brata, mamę, tatę, dziadka, sąsiada czy kogoś z telewizora? To od ciebie zależy. Tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, nikt o ciebie nie dba. Jeżeli sama o siebie nie zadbasz, czy sam o siebie nie zadbasz, nikt ci sam nie przyjdzie z pomocą. Mój przykład życiowy, całe życie zmieniałem często różne prace. Często to były prace za minimalną krajową i w pewnym momencie postanowiłem wyjść z tego błędnego koła, właśnie wziąć odpowiedzialność za siebie i zrobiłem uprawnienia. Nie miałem za co zrobić tych uprawnień, więc postarałem się o jakieś dotacje, jakieś inne rzeczy, częściowo przynajmniej. Odmówiłem sobie. Mimo, że w trybie przetrwania, to musiałem sobie bardzo dużo odmówić, jak to się mówi, odłożyć od gęby, żeby móc zapłacić za kursy i szkolenia, i zrobiłem sobie prawo jazdy na ciężarówkę.
I na ciężarówce są już o wiele większe zarobki niż na budowie, niż w handlu jakimś tam na sklepie, bo też byłem handlowcem na sklepie, byłem przedstawicielem handlowym, pracowałem po różnych fabrykach, hutach, odlewniach, w wielu różnych miejscach. Po prostu starałem się właśnie utrzymać na powierzchni, przetrwać jak tylko się da. I to wymagało pewnej zmiany też mojej mentalnej, zmiany we mnie. Zdobycie jakichś uprawnień, zdobycie jakichś umiejętności, odważenia się na wyjście poza tą strefę komfortu, w której się siedziało i narzekania. I tutaj też chciałem przytoczyć jeden taki cytat, zasłyszany oczywiście, to nie jest moje, tylko zasłyszane, bo wspomniałeś wcześniej o tym, że przecież pieniędzy jest bardzo dużo na świecie. Ja wspomniałem, że zaraz tu będzie zarzut, że tylko 1% ludzi ma te wszystkie pieniądze. I kiedyś słyszałem właśnie, czy na jakimś tam szorcie, czy na jakimś tam krótkim nagraniu wypowiadał się jakiś człowiek właśnie z tych elit finansowych, że rozdaj ludziom pieniądze porówno. Wszystkie pieniądze świata niech każdy dostanie porówno. Za kilka tygodni czy za kilka miesięcy te pieniądze i tak wrócą z powrotem do tych samych ludzi, do tego 1%. Dlaczego? Mental. Chodzi o podejście do pieniądza, filozofię pieniądza, o to, co masz w głowie, o to, jak kreujesz swoją rzeczywistość i jak potrafisz się zachować względem pieniędzy i używając pieniędzy. O filozofię podejścia do pieniądza. No i mam tu kilka rozwiązań w tym temacie, bo to są takie typowo przyziemne. Ale właśnie, najpierw diagnoza, zawsze. Najpierw diagnoza. Diagnoza siebie i diagnoza również budżetu. Diagnoza przepływu pieniędzy przez moje ręce. Ile ich wpływa, ile ich wypływa, na co, gdzie, którędy. Bo większość ludzi po prostu dostaje wypłatę i później, brakło. Albo zostało mi tam, nie wiem, 200 zł, 500, 50, 3 zł, nieważne. Albo muszę pożyczać, bo mi brakło. I nieświadomie, po prostu bezwiednie, dysponują pieniędzmi, które przypływają, odpływają, przypływają, odpływają, ale tak naprawdę nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Nawet nie wiedzą, na co dokładnie wydają, podążając za zachciankami. Dlatego najpierw diagnoza własnych przekonań wewnętrznych, podświadomych, co uważamy na temat pieniądza, jakie przekonania nam wpojono nawet na różnych kursach i warsztatach duchowych, bo tam też się tak często zdarza, i jakie wynieśliśmy z domu przekonania na temat pieniędzy, finansów ogólnie i pieniądza, utrzymywania się pieniądza, czy to są właśnie te popererowskie jeszcze jakieś tam dziwne przekonania, czy jakiekolwiek inne. I rzetelna diagnoza nie tylko siebie wewnętrznie, tych programów podświadomości, ale również rzetelna diagnoza faktyczna budżetu. Bardzo fajnie to opisuję tutaj, znowu wspomnę, od dawna mówię o tej książce, bo ta książka mi naprawdę dużo zmieniła w życiu, zrewolucjonizowała. To jest Finansowe Ninja Michała Szafrańskiego. Tak. Nie wiem, czy będzie widać, czy to będzie w odbiciu, czy jak inaczej. Potężna książka, pierwsza w ogóle na polskim rynku, która moim zdaniem powinna być obowiązkowa w każdej szkole, bo to jest wiedza, o której rzadko kiedy słyszałem, żeby rodzice uczyli jakiś tam cząstek tej wiedzy, a w szkołach na pewno tego nie uczą, nawet na studiach. Ja studiowałem ekonomię przez chwilę, ale o żadnej z tych rzeczy się nie dowiedziałem, a to nie jest żadna matematyczna książka. To jest bardzo prosta właśnie filozofia podejścia do pieniądza, do własnego budżetu i faktycznej, rzetelnej diagnozy swojego budżetu. To wymaga troszeczkę wysiłku, jak wszystko, co nowe. Michała Szafrańskiego zaczęłam słuchać już kilka lat temu i on w swoich podcastach, które na pewno są dalej do słuchania, pięknie opowiadał o swoich decyzjach, zmianach, co mu się sprawdziło, co nie. I on to mówi w bardzo taki życiowy sposób, konkrety. Zresztą jest dokładnie osobą, która po raz chyba pierwsza osoba w Polsce, która tak bardzo transparentnie mówi o swoich sukcesach, ale też porażkach finansowych i wręcz analizuje i liczy, co mu wyszło dobrze, a co nie. Na czym zyskał, ile zarobił. Także myślę, że to jest bardzo nietypowe i rzadkie nadal w Polsce. Czyli przełamuje pewien temat tabu właśnie, który ludzie tak uważają, że w ogóle, to przekonanie, o pieniądzach się nie rozmawia. No to jest w ogóle najbardziej krzywdzące. Adrianie, chcę tutaj nawiązać do środowiska, w którym każdy z nas wyrastał. Bo oczywiście nasi rodzice, szkoła, dorośli generalnie mieli jakiś już swój światopogląd, ale też i doświadczenia. Pamiętajmy, że nasi dziadkowie przeżyli wojny. To zostało, ten lęk został też przekazany naszym rodzicom i nasi rodzice też funkcjonowali zgodnie ze swoim światopoglądem. Więc trzeba też wziąć pod uwagę i zadać sobie pytanie, z jakiego środowiska pochodzę i jakie tam były
przekonania, schematy, nawyki, jak się zarabiało, czy się inwestowało, czy się chowało do skarpety, czy się właśnie szukało biznesowych okazji. I tutaj chcę przytoczyć kilka typowych, takich klasycznych przekonań niewspierających na temat pieniędzy i tak, żeby nasi widzowie mogli się odnieść do tego i poczuć, o, to moje. Nie, to tego nie mam w moim życiu. Także posłuchajcie. Przekonania brzmią tak. Muszę ciężko pracować, aby zarobić. Pieniądze nie rosną na drzewie. Skąd my to znamy? Pieniądze łatwo mi przychodzą. Sprawdź, czy to jest twoje. Muszę walczyć o pieniądze. Pieniądze to rzadki dar. Albo pieniądze są źródłem wszelkiego zła. Pieniądze są dla mnie nieważne. Albo miłość, albo pieniądze. Sama słyszałam to na sesjach, więc jest to też możliwe. Kocham wydawać pieniądze. Albo łatwo przyszło, łatwo poszło. Pieniądze to władza. I oczywiście tych przekonań jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I myślę, że każdy z naszych widzów może sobie wręcz zanotować, z jakimi przekonaniami dorastałem. Tak, dokładnie. Fajnie o tym opowiada też książka, która przez jednych jest uwielbiana, przez innych znienawidzona, jako już nieaktualna na dzisiejsze czasy, ale jeżeli spojrzymy na nią z perspektywy filozofii pieniędzy, to jest bardzo popularna książka Roberta Kiyosakiego, Bogaty ojciec, biedny ojciec. Tam opowiada właśnie o tym wychowaniu, o przekonaniach, o tym, jak nasiąkamy tym, czym są nasi rodzice i dlaczego niektórzy mogą się poczuć uwaleni na starcie bez tej wiedzy, bez tych przekonań, bo po prostu rodzice też tej wiedzy nie mieli, nie przekazali, a to właśnie jest twoja odpowiedzialność, żeby zdobyć wiedzę, świadomość. Rozwijamy świadomość na każdej płaszczyźnie, na płaszczyźnie emocji, na płaszczyźnie traum, na płaszczyźnie obcych cywilizacji, wielowymiarowości, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, dlaczego nie na temat pieniędzy. To też jest element świadomości. Świadomości tego, jak sobie tutaj radzisz w tym życiu. No, proste. To jest jeden z elementów naszego doświadczenia tutaj. To doświadczenie, całe to życie może być albo fajną przygodą, albo udręką. I to właśnie jest twoja odpowiedzialność, jak sobie o tym zadecydujesz. Czyli podsumowując, to jest spojrzenie w przeszłość, z jakiego środowiska wyszłam. I teraz to trzeba też podkreślić, że środowisko nie determinuje. Bo już pewnie to cytowałam, ale taki przykład, kiedy dziennikarka pyta dwóch braci, dlaczego jest tu, gdzie jest. I teraz jeden odpowiada, bo to przez mojego ojca i siedzi w więzieniu, a drugi zapytany odpowiedział, bo to przez mojego ojca, a jest szefem dużej firmy własnej. W związku z tym to jest piękny metafora, przykład tego, że przeszłość nie determinuje nas, co będzie w przyszłości, ale, tak jak mówią wszystkie tutaj filozofie duchowe, jest tylko tu i teraz. Więc tylko tu i teraz można podjąć decyzje, które będą miały wpływ na to, co się zadzieje w przyszłości. I znów wracam do tej odpowiedzialności za siebie i za świat, bo jest to możliwe. Więc bardzo, bardzo zachęcamy do takiej autorefleksji. Tak, dokładnie. Ja tutaj chciałem dać kilka porad, bo nazwisko zobowiązuje. Porad, które nie są poradami, tylko właśnie takie tipy. Tipy, podpowiedzi, zmiana mentalności, może jakieś ułatwienie. W temacie finansów, po prostu tak przyziemnie, rzeczowo. Przede wszystkim diagnoza, to jest podstawa. Tak samo jak w pracy z emocjami, w pracy z czymkolwiek, tak samo z finansami, bo przy tym trzeba popracować, trzeba przysiąść. Wiem, że to jest niewygodne, że trzeba się z kalkulatorem, z kartką, z długopisem, albo po prostu przy komputerze, na którym mamy darmowe narzędzia. Nawet zwykły Excel, bardzo prosty, od Google, za który nie trzeba płacić, jest przez przeglądarkę. Ja z tego na przykład korzystam. I wpisuję sobie od paru miesięcy, teraz intensywnie zacząłem sobie po prostu diagnozować swój własny budżet, swój własny przepływ pieniądza.
głównie wydatki, bo to przychody mniej więcej każdy wie i każdy widzi i się zachwyca i oblicza i tak dalej, ale fajnie, taka wypłata, jak ktoś na etacie pracuje, czy tam ma firmę, czy cokolwiek, to fajnie jak przychodzi, ale gdzie to się rozchodzi? Gdzieś między palcami zazwyczaj. No i najpierw najważniejsza jest rzetelna diagnoza. Polecam zrobić sobie czy kartkę, czy właśnie arkusz kalkulacyjny z kilkoma tabelami. Z tabelą przede wszystkim, ile wydajemy na jedzenie, na żywność, na chemię. To może być jedna rubryka, żeby się nie bawić w rachunki, w rozkładanie rachunków na czynniki pierwsze, tylko po prostu idziemy do sklepu na zakupy, gdzie kupujemy i chemię do domu, i jakieś kosmetyki, i jedzenie. Więc w jedną rubrykę można wrzucić sobie właśnie te rachunki ze sklepu, w inną rubrykę wydatki na transport lub samochód lub przemieszczanie się, w inną rubrykę koszty mieszkania, w inną rubrykę ubrania, rzeczy, usługi, z jakich korzystamy, czy używki, jakich używamy, czy jedzenie na mieście chociażby. Nagle się okaże, że bardzo dużo wydajemy przykładowo na jedzenie na mieście. Bardzo dużo wydajemy na jakieś usługi, które niekoniecznie są potrzebne, na subskrypcję różnych stron, czasopism lub innych rzeczy, które w ogóle są niepotrzebne. Na tą koronny przykład tej kawy na mieście podawane jest właśnie w wielu książkach i wielu przekazach, że kupując kawę z powiedzmy tam znanej firmy mniejszej, większej lub z jakiejś sieci stacji benzynowych, płacimy naprawdę dużo za tą kawę. Przykładowo 8, 10, 12 zł za jeden kubek kawy, gdzie w domu ta kawa nas kosztuje złotówkę, złote 50. Janie, teraz w sieciówkach kosztuje 22 zł. Wow, ostatnio okay, byłam sporo. I przeżyłam szok, bo kawa kosztuje 22 zł. No fajnie, właśnie. ciekawie. Adrianie, przypomniałeś mi o jednej rzeczy. Zapisywanie wydatków, super. Czytając biografię naszej noblistki Marii Curie-Skłodowskiej, pozostały jej notatki, zeszyty, które prowadziła przez lata, gdzie zapisywała każdy wydatek. I dzięki tym notatkom wiemy między innymi, na co poszła nagroda za pierwszą nagrodę Nobla, czyli ta nagroda pieniężna, którą dostała. Zgadnij na co? Nie mam pojęcia. Zrobili remont łazienki. Wow. Wow. Dzięki takim zeszytom mamy informacje, jak się żyło i na co wydawała pieniądze. A ja polecam w bezpłatną aplikację, którą można też w telefonie zainstalować. I ponieważ ja częściej z telefonu korzystam, więc tam zapisuję wszystkie właśnie takie wydatki, ale też przychody. I ma też aplikację na komputer i na telefon, więc się to synchronizuje, więc łatwo tym zarządzać. Także polecam, w notatkach dam link do tego, jak to się nazywa. Okej. Jest mnóstwo narzędzi, mnóstwo aplikacji, programów na komputer i właśnie aplikacje na telefony, bo ten temat jest też już szeroko rozwijany od dłuższego czasu, tylko większość ludzi jakby nie słyszy o tym i nie wie. Więc rzetelna diagnoza to jest podstawa, żeby dowiedzieć, co się dzieje z tymi pieniędzmi. Dzięki temu możemy zobaczyć, jak na dłoni, co się faktycznie dzieje? Ile wydajemy na jedzenie na mieście? Ile wydajemy na słodycze? Ile wydajemy na jakieś głupoty, które nie są potrzebne? I to samo pozwala nam też zdiagnozować na przykład, jakie mamy rachunki. Faktycznie. Taka mała rada ode mnie. Jak ktoś będzie chciał korzystać z aplikacji, no to wiadomo, telefon ma zazwyczaj zawsze przy sobie. Czy z komputera, tak jak ja, z arkusza. To warto wyrobić sobie nawyk, bo to właśnie jest niewygodne, to może brzmieć strasznie, jak to kurczę, spisywać to wszystko, a zapomnę, przecież przyjdę z zakupów, nie mam czasu, muszę szybko lecieć. Zbieranie paragonów to też jest pewna bariera psychiczna do przełamania, bo zazwyczaj ich nie chcemy, rzucamy, albo to jest niewygodne, żeby poczekać te 3 sekundy dłużej na wydruk tego paragonu, wstrzymać tą kolejkę i zabrać, ale zabierając paragony do domu, jesteśmy w stanie zdiagnozować rzeczywiście, wpisać dokładnie tyle, ile wydajemy. I polecam to robić od razu po przejściu do domu. Od razu po rozpakowaniu się, od razu po zakupach. Pokażę ci z dzisiejszego dnia, ponieważ wróciłam z miasta, leżą na biurku paragony. Ja mam system taki, że zawsze wieczorem, zanim się położę, to właśnie wpisuję te paragony, które leżą na biurku, więc systematyczność jest tu bardzo, bardzo potrzebna. Tak, no ja zaczynam od tego, że zbierałem paragony przez cały miesiąc i w jeden dzień postanowiłem sobie to wszystko obliczyć. Właśnie, to jest niewygodne. Lepiej wyrobić ten lekki nawyk, że od razu, za każdym razem, od razu pisać.
I tak, i właśnie ta diagnoza daje nam uświadomienie sytuacji realnej, która się odbywa w naszym życiu. Dzięki temu możemy podjąć pewne kroki, podjąć pewne decyzje i wziąć właśnie odpowiedzialność za ten przepływ pieniędzy przez nasze ręce. Możemy poszukać sobie jakiś luk, którymi to ucieka i je zatamować. Możemy zobaczyć, jakie mamy przychody i, jak to się mówi, odchody potocznie pieniądza. Żarcik taki branżowy, finansowy, że tak powiem, bo dużo też takich informacji zdobywam, też się edukuję właśnie w tym temacie, bo to jest jednak bardzo istotny element naszego życia, bo bardzo łatwo jest popaść w impulsowe zakupy, bardzo łatwo jest popaść w roztrwonienie pieniędzy, a później człowiek, no niestety, musi pożyczać, albo jak nie ma od kogo, to jest głęboko w ciemnym tunelu. Poza tym, taką podstawą jest budowanie poduszki finansowej. To jest jakby element naprawdę generalnie bardzo podstawowy, tak samo jak trzymanie gotówki przy sobie i w domu, żeby zawsze mieć coś pod ręką. Jak prądu nie ma, jak elektronika wysiądzie, jak będzie taka sytuacja, jak w ostatnich latach, że kolejki pod bankomatami wycieńczają zasób gotówki w bankomatach lub są jakieś ograniczenia, ty zawsze masz swoją gotówkę przy sobie. Ostatnio nawet usłyszałem wypowiedź jakiegoś też w tych rolkach, tych shortach, jakiegoś prawnika finansowego, że tak naprawdę gotówkę, którą masz w ręce, gotówkę, którą masz u siebie, po prostu w formie fizycznej, papierowej, to ty jesteś właścicielką tych pieniędzy. Natomiast jeżeli to jest na jakimkolwiek koncie jakiegokolwiek banku, nieważne jaka to jest nazwa banku, to ty masz tylko roszczenie do tych cyferek, które są na koncie. Właścicielem tych pieniędzy jest bank. To było szokujące. Czy nie jest się właścicielem tych pieniędzy, które są na twoim koncie? Tak, powiedzenie pewne jak w banku, powiedzenie pewne jak w banku już dawno nie jest aktualne. Przynajmniej od 2007 roku, gdzie wybuchł kryzys i upadło kilka banków. Jeden z wielu kryzysów, bo one są dosyć często wywoływane cyklicznie w miarę mniej więcej te mniejsze co 8 do 12 lat, te większe co około 90-100 lat. Te cykle też są opisane, też je można zbadać. Poza tym poduszka finansowa to też jest tak naprawdę zbudowanie czegoś, gdzie jak potrzebujemy pożyczyć, to pożyczamy sami od siebie, bez proszenia kogokolwiek o cokolwiek, bez poniżania się emocjonalnego, bo niektórzy tak to traktują. Niektórzy podchodzą do tego lekko jako coś zwyczajnego, no przecież zawsze mam od kogo pożyczyć, ale jak zbudujesz własną poduszkę finansową, która jest faktycznie poduszką finansową, a nie pieniędzmi na jakiś cel konkretny, to przede wszystkim dużo spokojniej się śpi. Takie minimum moim zdaniem to jest poduszka finansowa na jeden miesiąc, ale żeby wiedzieć, ile to jest jeden miesiąc moich wydatków, to muszę właśnie najpierw sobie to zdiagnozować, na co ile pieniędzy wydaję, ile idzie na czynsz, na rachunki, na życie, na chemię, kosmetyki, na rozrywkę, na zabawę, na luźne wydatki, na takie przepieprzenie, bo mi się chce na przykład, nie? To też bierzemy pod uwagę w obliczaniu tego budżetu. To nie musi być coś sztywnego, tu nie chodzi o jakieś tam sztywne złotowiarstwo i ściskanie się, tylko po prostu diagnozę. Ta diagnoza daje obraz sytuacji i wiele możliwości. I przede wszystkim, jeżeli wiemy, że na przykład wydajemy, nie wiem, 5 tysięcy miesięcznie na to, żeby po prostu żyć, no to kolejne 5 trzeba odłożyć, żeby przeżyć jeden miesiąc, mieć spokój z głowy na wypadek, nie wiem, złamania ręki, na wypadek choroby, na wypadek zamknięcia zakładu pracy, na chwilę jakiejś przerwy, czegokolwiek. Bo jak wiemy, oczywiście nie przeciągamy tego, ale zdrowy rozsądek podpowiada, że warto być przygotowany na wszelkie ewentualności. Minimum podawane przez ludzi, którzy mają tą wiedzę finansową i ją przekazują, to jest 3 miesiące. 3 miesiące spokojnego życia, choćby nie wiem, co się wydarzyło, mnie stać na przeżycie, na opłacenie wszystkiego, na wyżywienie siebie, na zaspokojenie potrzeb moich, rodziny, dzieci, bliskich i tak dalej, do pół roku, do roku. Niektórzy, biznesmeni potrafią nawet i na 10 lat do przodu się zabezpieczyć i swoją rodzinę, no ale to już są potężne pieniądze przy potężnych dochodach wielkich firm. Wielkich, niewielkich, no, zależy kto jak sobie radzi, ale to też są ludzie, którzy wzięli właśnie odpowiedzialność za siebie, za swoją rodzinę, za bezpieczeństwo swojej rodziny, bo bezpieczeństwo finansowe również jest poczuciem, potężnym poczuciem ulgi, komfortu i wyjścia z trybu przetrwania, czyli siłowania się po prostu samym sobą i ze światem. Adrianie, to są bardzo potrzebne i cenne wskazówki, tej wiedzy nigdy za wiele. Natomiast czasami słyszy się takie historie, czy u Ciebie na sesji, czy u mnie też, kiedy pracujemy metodą radykalnego wybaczania. Ale chcę Ciebie podpytać o Twoje doświadczenia w momencie, kiedy prowadzisz sesję progresji.
Czasami są osoby, które naprawdę ciężko pracują, naprawdę próbują, naprawdę wkładają wiele wysiłku, żeby poprawić ten swój los czy rodziny, i ciągle coś się dzieje. Ciągle spadają jakieś nieszczęścia, albo cokolwiek się podniesie do góry, już się zadomowił, już jest w dobrej sytuacji, i nagle znowu jakaś tragedia. Więc chcę tutaj poprosić Cię o Twoje doświadczenia z sesji, jak ten temat pieniędzy, energii pieniędzy i tej władzy, która daje pieniądze, jest postrzegana, czyli jak Ty odkrywasz to, co robią nam, albo co ludzie też sobie nawzajem robią, jeżeli chodzi o tą sferę duchową. Tak, może nawet nie tyle sobie nawzajem, co sami sobie, bo przecież wszyscy wiemy, że wszystko jest w nas, tak? Więc tutaj są dwie perspektywy. Jedna to jest to, co jest nam robione poprzez te wpływy zewnętrzne, w których się specjalizuję w usuwaniu ich podczas sesji, w pomocy w usuwaniu ich. Przecież ja tego za ciebie nie zrobię, tylko poprowadzę ciebie, jak to zrobić samodzielnie u siebie w przestrzeni. Więc z tej perspektywy wpływów zewnętrznych, to są te wpływy, które nazwane są w umowach, w kontraktach, w różnych paktach i tak dalej, wielowcieleniowych, międzywcieleniowych, najczęściej jako pracuj, pracuj i nic z tego nie będziesz miała. Albo umowy i za tymi umowami idą wpływy, realne wpływy na życie, na podejście, na nasz mental, który podprogowo jest nam wpuszczany do głowy, na natłok myśli, bo też średnia z tych sesji, które już zrobiłem, zawsze podpytuję, ile procent Twoich myśli nie jest Twoje, a jest podrzucane, podszeptywane. I zazwyczaj to jest między 80 a 99% naszych myśli w naszej głowie nie jest To naszym. I jest poprzez takie porażające. programowanie, tak, i poprzez takie programowanie, ciągłe podrzucanie w kółko tych samych myśli, na przykład przekonań na temat finansów, albo przypominanie i wybrzmiewanie ich coraz mocniej tego, co gdzieś kiedyś usłyszeliśmy, nawet od kogoś przypadkowego na ulicy. To jest programowanie naszej podświadomości przez powtarzanie, utwierdzanie tego w nas. Więc najczęściej to są właśnie umowy: pracuj, pracuj i nic z tego mieć nie będziesz. Albo nie należy ci się, albo bieda, ubóstwo, porażka finansowa. Poza tym, to co sami sobie robimy, inna perspektywa. O, aż mi mikrofon upadł. Bo trzeba spojrzeć prawdzie prosto w oczy i przyznać się do tego właśnie, prawda, bezkompromisowa prawda ze sobą, co sami sobie robimy. Już nawet nie tylko w tym wcieleniu, nie tylko teraz, w tym życiu, bo zazwyczaj właśnie bezwiednie powtarzamy to, co nam jest wmówione, ale w wielu poprzednich wcieleniach zarzekaliśmy się, obiecaliśmy sobie, że już nigdy więcej bogactwa, nigdy więcej pieniędzy, nigdy więcej dobrobytu, nigdy więcej tego i tamtego, albo zawsze będę żył w ubóstwie i pokorze, albo zawsze coś tam. Ja to nazywam umowy sam ze sobą, czy sama ze sobą, które sami sobie przysięgamy i sami je sobie realizujemy, że tak powiem, bo przykładowo w jakimś wcieleniu byliśmy właścicielami ziemskimi lub jakimiś tam bogatymi ludźmi, lub mieliśmy jakąś fabrykę, lub mieliśmy jakiś, nie wiem, zakład stolarski, kowalski, cokolwiek w dawnych czasach to było coś. I przez to, że mieliśmy lepszy status materialny, cała reszta ludzi, którzy byli na takim naprawdę bardzo mocnym i wyraźnym trybie przetrwania, po prostu nas nienawidziła. Byliśmy opluwani albo wręcz wyrzucani z własnych domów, wynoszeni na widłach i paleni na stosach, zabijani, podrzynane gardło i tak dalej. Bardzo nieprzyjemne historie, bardzo brutalnych czasów. A tak wtedy było po prostu. I bardzo często traciliśmy albo bliskich, albo rodzinę, albo własne zdrowie, własne życie w tej ślepej pogoni za pieniędzmi, bo te lekcje odrabialiśmy. Ale w wyniku tych lekcji sami sobie poprzysięgaliśmy, że już nigdy więcej. No i mówisz, masz. Proszę bardzo, a ciemna strona zaciera rączki i realizuje twoje własne pragnienia bardzo mocno, wpływając na ciebie poprzez twoje własne myśli i odczucia, pakiety przekonań i wpływ zewnętrzny poprzez innych ludzi, na których mają wpływ, i utwierdzanie ci tych przekonań i pokazywanie ci tego naocznie, że no tak jest i takie jest przecież środowisko, taki jest świat, takie jest twoje otoczenie, na dzielnicy tak ludzie mają, ktoś tam jedyny jest bogaty, to kurczę, nienawiść do niego, zazdrość, coś tam, zamiast spojrzeć na to, kurczę, on sobie radzi, ciekawe jak to robi. Podejść i zapytać, jak to dany człowiek zrobił, że osiągnął coś, czego ja pragnę, i zamiast komunikować się i edukować wzajemnie, to ziejemy na kogoś nienawiścią. To są te wpływy zewnętrzne.
Adrianie, to dopytam, ponieważ oczywiście prowadząc sesję, pomagasz tym osobom, żeby te wszelkie pakty, obietnice, traktaty ze sobą czy z innymi rozpuszczać. I wiem, że do ciebie jest kolejka, więc osoby się zapisują, te, które chcą rzeczywiście bardzo intensywnie nad tym popracować. I zmiany są, także zapraszam do posłuchania tych upublicznionych sesji, które są na Twoim drugim kanale. Można tam tego doświadczyć. Natomiast teraz, dzisiaj, w tej rozmowie, chcę Cię poprosić o taki krótki tip. Nie wiem, co osoba, która usłyszy, że mogą być to te pakty ze sobą, które gdzieś tam czuje, podświadomie czuje, że to może być to, to w jaki sposób osoba może zacząć pracować ze sobą? Co zrobić, żeby rozpuszczać te schematy? I znowu wrócę do tego samego tematu. Najpierw diagnoza. Czyli najpierw musimy się dowiedzieć, co się wydarzyło, co sobie obiecaliśmy, o co chodzi. Jeżeli mamy taki ogólny zarys, że okej, to jest powszechne i jak miliony czy miliardy ludzi, istnień, też mogłem sobie stracić życie albo rodzinę przez to, że byłem bogaty w jakimś wcieleniu, czy miałem władzę, i mnie ludzie znienawidzili i wyparłem się tego. To jest powszechny schemat, że tak powiem, dosyć ogólny. No to już z tej ogólnej wiedzy, po prostu w sobie, tylko że z pełną wiarą, bez cienia zwątpienia, bez ani 0,5% wątpliwości i w szczerości ze sobą, w takim nie z przerażenia, że ojoj, co ja narobiłam, tylko okej, odwaliło się, dobra, co z tym teraz mogę zrobić? No to jest w końcu moje życie, moje wcielenie, moja umowa ze sobą, więc zwalniam się z niej, odwołuję ją, unieważniam, usuwam ją, nie chcę tego już więcej, tylko to musi być postanowienie nie z głowy, ale z serducha. Energia wtedy idzie w ruch. Jeżeli pragniemy tego całym sobą, czy całą sobą, to energia faktycznie idzie w ruch i to się zadziewa, nasza wola się spełnia. Źródło tutaj też cały czas wspiera nas w spełnianiu naszej woli i nie musimy się przejmować tym, że to wszystko jest takie skomplikowane, że tam na te umowy jest miliardy różnych kopii, duplikatów, aneksów do aneksów, różnych dziwnych form ukrycia. Źródło tym wszystkim jest, więc wystarczy przy wsparciu źródła postanowić. To jest taka mocna, stanowcza decyzja, taka jak tupnięcie stanowcze nogą albo uderzenie pięścią w stół. Koniec, kropka, a nie takie, o kurczę, co ja narobiłam, muszę przestać, no już nie chcę, już nie chcę, już nie chcę i ze strachu z ucieczki. Nie, Podoba mi to jest się ustanowienie. to, co powtarzasz, że upraszczamy, a po drugie, mając wolną wolę, teraz zmieniam decyzję i odwołuję. Przykładowo świadome, nieświadome, wszystkie dotyczące danego obszaru. I ja lubię też w tym takim akcie woli, że dodaje jakiś dźwięk, to albo jest to właśnie klaśnięcie, albo wypowiedzenie na głos, żeby słyszeć, żeby ta energia, wibracja była też dla mnie słyszalna. Albo pstrykam palcami, albo tupnę nogą, więc dla mnie to jest mój sposób, że wysyłam intencje, decyzje zgodnie z wolną wolą. I dodaję jakiś element taki dźwiękowy, żebym ja poczuła, że to ma większą moc sprawczą. Tak, i każdy ma swój sposób i każdy jest dobry, bo kto inny będzie nad tym medytował przez 40 minut w lesie, kto inny będzie prosił, nie wiem, mamę ziemię źródło, kto inny będzie używał bębnów, dzwonków albo kadzidła, albo czegokolwiek innego, albo użyje jakiejś rośliny, żeby się lepiej połączyć. Każdy po swojemu i każdy sposób jest dobry, jeżeli płynie z serducha, jeżeli płynie w prawdzie i szczerości. Po prostu. Super, czyli to dajmy to jako podsumowanie, że podoba mi się również to, co podkreśliłeś, czyli każdy może znaleźć swój własny sposób, metodę, ale ważna jest intencja i ta wewnętrzna decyzja, że tak, to jest moja wola. Tak jak mówiłeś też w poprzednich naszych rozmowach, że ta wolna wola daje nam prawo, nazwijmy to, rozkazywania. Moją wolną wolą jest zmienić to. Zmieniam to teraz, odwołuję i to jest, słuchajcie, z taką
mocą musi być pomyślane albo wypowiedziane i wysłane do wszechświata. Więc wtedy, zgodnie z tym, co powtarzasz, upraszczamy i mamy większą decyzyjność o sobie, o swojej istocie i uczymy się, w tej chwili mamy takie czasy, gdzie oduczamy się autorytetów, że oni są lepsi i mogą więcej, a uczymy się tego, że każdy z nas ma ten autorytet w sobie i moc sprawczą i to mi się bardzo podoba. Zgadza się. Ale taka mała też podpowiedź, wracając do tematów tych przyziemnych, finansowych, że czasami nie ma potrzeby odkrywać Ameryki na nowo i przechodzić tej samej trudnej drogi, którą już ktoś przeszedł, odkrywając coś i chcąc przekazać światu swoje odkrycia. No i na przykład warto zdobyć tę wiedzę, którą już ktoś przedstawił, chociażby w tym temacie finansów. Jeżeli nie zdobywaliśmy tej wiedzy, jeżeli rodzice nam ją nie przekazali, albo przekazali tylko częściowo, bo sami częściowo wiedzieli, jakieś tam przekonania swoje finansowe, jakieś właśnie tipy, czyli takie podpowiedzi, no to warto czy zakupić jakąkolwiek książkę, czy ściągnąć PDF-ie, nawet też są za darmo różne poradniki, e-booki, czy chociażby te blogi, jak u Michała Szafrańskiego, bo on również bardzo obszerny blog prowadzi, gdzie inteligentni ludzie pod samych tych hasłach niektórych z tych jego wpisów sobie będą potrafili ustawić swoje finanse tak, jak należy, nie trzeba wcale kupować tej książki za 50 czy 60 zł. Także to jest kwestia indywidualna. A co do tematu inwestycji, też chciałbym jeszcze jeden temat poruszyć, bo generalnie my tutaj porad inwestycyjnych nie dajemy, nie jesteśmy profesjonalistami finansowymi, ale jest taka rada, którą mógłbym przekazać każdemu i to wcale nie jest rada finansowa odnośnie inwestycji. Bo ci, co faktycznie inwestują, to inwestują dużymi pieniędzmi i zdobywają tą wiedzę już konkretną, specjalistyczną, jak pieniądze inwestować. Ale żeby je inwestować, to trzeba je najpierw mieć odłożone. I przede wszystkim inwestuje się te pieniądze, które można stracić, bo każda inwestycja w pewnym sensie jest obarczona ryzykiem utraty tych pieniędzy. Natomiast, bo zdarzają mi się też takie przypadki w moim otoczeniu, gdzie ktoś tam dostanie nagle jakąś sumę, nie wiem, 10, 15, 20, 30, 50 tysięcy, i pyta, co z tym zrobić, w co zainwestować, to kupić coś tam, czy kupić coś innego, nie, to są za małe kwoty na inwestowanie. Przede wszystkim podstawa, inwestuj w siebie i nie w jedzenie, i w ubrania, i w zegarki, czy biżuterię, czy w telefony, tylko właśnie w kompetencje, w wiedzę, w kursy, szkolenia, książki, w poszerzenie tego, co masz tu w tym baniaku, a nie na sobie, czy na ścianie, jakiś telewizor, czy jakieś inne sprzęty. Inwestuj w siebie przede wszystkim, bo twoja świadomość, czy w temacie tego, jak działa system, czy w temacie tego, jak funkcjonują pieniądze, czy w temacie tego, jak to wszystko w ogóle działa i kim ty jesteś, czy w temacie, jak działa zdrowie, jak działa żywność, jak działają różne mikroelementy, składniki, witaminy i tak dalej, to jest właśnie poszerzenie świadomości. Większa wiedza w większej ilości obszarów życia, twojej egzystencji. Inwestuj w siebie. W świadomość. Jeżeli masz już pieniądze do zainwestowania, to w swoją świadomość, nie tylko w latanie po wymiarach, chociaż to jest istotne, żeby mieć to zrozumienie, ale przede wszystkim priorytetowo żyjesz tutaj w tym ciele i po coś tutaj jesteś. Polecam inwestować w siebie tutaj. Tak, to jest ta inwestycja, która się zwróci w postaci decyzji, w postaci kolejnych inwestycji, niekoniecznie pieniężnych, ale jest to inwestycja, czyli ta wiedza, którą się posiądzie, zostaje i pozwala podejmować inne decyzje i wybierać inne drogi. I tak jak pokazuje ten przykład z dwoma braćmi, każdy z nich podjął swoje decyzje i jeden jest za kratkami, a drugi jest inwestorem i szefem firmy. Także podsumowując, jest to odwaga podejmowania świadomej pracy nad sobą, uwalniania zarówno z poziomu emocjonalnego, czyli traum, zaszłości, tutaj pięknie pomaga radykalne wybaczanie, czy to jest uwalnianie z poziomu tego duchowego, energetycznego i tutaj Adrian, ty świetnie pomagasz oczyszczać, ale zawsze jest to świadoma praca i decyzja każdej jednostki i teraz
takie wezwanie mam właściwie dla wszystkich osób, które nas oglądają. Każda osoba, która wejdzie na tą drogę, ścieżkę samorozwoju i podnoszenia swoich wibracji, i również zadbanie o finanse, powoduje, że ten kolektyw ludzki unosi się do góry, to znaczy wzrastają wibracje, a tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, tryb przetrwania bardzo ogranicza. Żeby wyjść z trybu przetrwania, trzeba właśnie popracować nad sobą, uwolnić zaszłości, traumy i stanąć, popatrzeć przed siebie i wtedy podjąć kolejne decyzje. Dobrze, co teraz? I tutaj albo się tą pracę wykonuje samodzielnie, czerpiąc z wiedzy, która jest bezpłatna też w internecie, albo się wybiera i korzysta z pomocy osoby prowadzącej. I tak jak Adrian, świetnie to robisz i pomagasz rzeczywiście. Sama tego doświadczyłam, będąc u ciebie na pierwszej sesji, no, 1,5 roku temu. To była bardzo duża zmiana. Także cieszę się, że w końcu wtedy trafiłam do ciebie. Bardzo mi miło i dziękuję, że o tym wspominasz. I właśnie przy temacie finansów i inwestowania w siebie, czy praca właśnie u ciebie, Ewo, swoją metodą pracy, bo masz ich kilka tak naprawdę, pomagasz ludziom się rozwijać w innych też aspektach, chociażby przemówień publicznych, czy w jakikolwiek inny sposób, czy praca właśnie ze mną, gdzie też to nie jest tylko uwalnianie od ciemnej strony, ale również praca z podświadomością, z programami podświadomości, z RODem i tak dalej. Mam szeroki wachlarz działań, czyli praca z nami również jest inwestycją w siebie. Nie chcę tutaj mówić, że może taką kluczową, najważniejszą, bo to już jest za mocna autoreklama, ale mam opinię ludzi zwrotne i wiem, czym praca z nami jest tak naprawdę i jak wiele zmienia w życiu w tym dobrym kierunku. Tak, także polecamy. Mam takie powiedzenie, które bardzo lubię. Jak ktoś chce, to skorzysta, znajdzie drogę i znajdzie osobę, która mu pomoże, albo znajdzie pozycję, która mu pozwoli połączyć te kropki. Także jak ktoś chce, to naprawdę znajdzie i bardzo, bardzo zachęcamy do tego, żeby nie czekać, nie za tydzień, za miesiąc, za rok, jak coś się zmieni, tylko tu i teraz. Nawet jeżeli to są te małe kroki, to w perspektywie roku, dwóch to są ogromne zmiany. Tak, nie wiem jak u ciebie, ale u mnie statystyka taka moja wewnętrzna, bo nie spisuję tego nigdzie, tylko po prostu obserwuję po czasie, że kurczę, tych tematów się najwięcej pojawia. Najczęściej ludzie przychodzą z dwoma tematami: miłość i finanse właśnie. Co się dzieje z moimi finansami? Dlaczego nie mam? Dlaczego miałam, a nie mam? Ucieka, ciągle tracę, ciągle jakaś bariera, ciągle jakaś ściana. I w miłości to samo. To są dwa główne tematy: miłość i finanse. Nad tym ludzie jakby najbardziej cierpią i to jest najbardziej blokowane, bo to są najistotniejsze elementy naszej egzystencji jednak w tych czasach, w tej płaszczyźnie. Tak. U mnie trochę inne tematy główne. Najczęściej są to kryzysy w relacjach. Bardzo często się okazuje, że są to nieprzerobione tematy z dzieciństwa, a w to się wpisuje również aktualne niskie poczucie wartości. I teraz ma to też bezpośredni wpływ na to, ile i jak się zarabia, czy z lekkością, czy z trudnością, więc u mnie w takiej kolejności. No ale cóż. Kończymy, Adrian, bo znowu się rozgadaliśmy prawie godzinę, więc zachęcamy do powrotu do tych odcinków, które już zostały nagrane. Szykujemy kolejne, ale oczywiście też czekamy na Wasze propozycje i bardzo chętnie też czytamy Wasze komentarze. Nawet jeżeli macie inne zdanie albo inne doświadczenie, to z tą kulturą dyskusji bardzo chętnie wchodzimy właśnie w interakcję. Tak, zapraszamy do komentowania, do łapek w górę, do udostępniania i co tam jeszcze ludzie reklamują zazwyczaj. Nie wiem, no w każdym razie No, ktoś chce, to okej, zrobi. Bardzo zapraszamy. dziękuję Ci, Adrian, za rozmowę i do następnej. Do następnej.